Moi drodzy widzowie, dzień dobry. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcie. Sam je zrobiłem, jestem z niego, to jest jedno z tych zdjęć, z których jestem szczególnie dumny. Zrobiłem je w zeszłym roku, jakoś tak pod koniec lata. To jest właśnie to, o czym mówiłem kiedyś do was. Coś, co nie wiem, czy to się tak nazywa, ja to nazywam makrofotografią. Czyli obiekt, który jest zazwyczaj mały, ale robimy mu zdjęcie na dużym powiększeniu i wtedy dokładnie widzimy wszystkie jego szczegóły. Kwiat. Zobaczcie, jaki jest piękny. Jak skomplikowany sposób jest ułożenia jego płatków. Kiedy patrzę właśnie na takie rzeczy, to zaczyna mi się wydawać, tutaj na dole nawet widać jakiegoś owada, który siedzi na kwiecie. Ale, moi drodzy, kiedy patrzę na taki kwiat, to zaczynam się zastanawiać, jak to się stało, że z właściwie bez chmury gwiezdnej materii powstała Ziemia, na Ziemi zrodziło się życie, a między innymi takie właśnie piękne kwiaty. I jestem naprawdę wtedy bardzo bliski uwierzenia, że ktoś, a nawet już przekroczyłem te granice i wierzę, że ktoś dopomógł Matce Naturze i Ojcu Czasowi w stworzeniu tego wszystkiego. Że była jakaś wyższa nadświadomość, która na przykład pogrzebała w DNA małpy i z małpy ewoluowały, zdaje się, około 20 paru gatunków człowieka. I kiedy mam na myśli gatunki człowieka, to nie mam na myśli ras, tylko właśnie inne gatunki. Rasy mamy, przypomnę, białą, czyli kaukaską, żółtą i czarną. Indianie to też jest rasa żółta. Czyli trzy podstawowe rasy. Natomiast gatunki to coś zupełnie innego. Kiedyś były 24, obecnie mamy tylko jeden, Homo sapiens. A wszystkie trzy rasy, biała, żółta i czarna, należą do gatunku Homo sapiens. No i moi drodzy, to jest temat na zupełnie inne rozważanie i nie rozważanie ciemno, nie błądzenie intelektualne, bo dokładnie wiem, co chcę wam powiedzieć. Ale dzisiaj chciałem po pierwsze pokazać wam to zdjęcie, jako, że tak powiem, przerywnik czy wstęp, a po drugie powiedzieć do was o czymś, co mi się dzisiaj przytrafiło. Zobacz, o, ten pan to pan Łukasz Motyka, mój imiennik. Pseudonim Demon. Pan Demon był przyjacielem jednego z panów Melczyńskich. No i bardzo dobrze, bo trzeba mieć w życiu przyjaciół. Mówię był, czyli łatwo się domyślić, że pan Demon nie żyje. No tak, w zeszłym tygodniu dotarła do jego widzów śmierć, że zmarł w swoim mieszkaniu. Jak w mediach społecznościowych powiadomił jego przyjaciel, pan Melczyński. To ten pan, który był znany, miał kanał na YouTubie, potem jego brat walczył, był freak fighterem. No i moi drodzy, też nic mi do tego, jak Melczyńscy na życie zarabiają. Natomiast pan Melczyński, kiedy pan Demon długo nie dawał, znaczy tak napisał pan Melczyński na mediach społecznościowych. Nie wiem, czy to prawda, bo mnie nie było wtedy z nim. Ale tak napisał, że kiedy pan Demon udał się na spoczynek i długo nie było z nim kontaktu, to wziął klucze do jego mieszkania i poszedł go sprawdzić, czy nic mu nie jest. No niestety coś mu było. Konkretnie był martwy. Tak sobie więc myślę, że musieli być bardzo bliskimi przyjaciółmi, skoro pan jeden miał klucze do mieszkania pana drugiego. Ja mam, chociaż nie, zaraz. Już chciałem powiedzieć o sobie, ale ja nie mam przecież przyjaciół. Miałem kiedyś jednego, ale w bardzo nieładny sposób mnie oszukał i dlatego musiałem zerwać z nim kontakt, bo tak mi honor dyktował. Ale teraz to nie mam. Natomiast nawet jak miałem, to nie mieli oni na szczęście klucz. Na szczęście
Osoba ta nie miała kluczy do mojego mieszkania, mówi o moim byłym przyjacielu, bo biorąc pod uwagę jego stopień uczciwości, to pół mieszkania by mi wyniósł. Ale nieważne. Pan Demon był, z czego był właściwie znany? Ano z tego, że na filmach, które transmitował w internecie, zjadał ekstremalnie ostre potrawy. Jest to niewątpliwie zdolność, która nie każdemu jest dana. Są takie sosy, moi drodzy, o których oficjalnie wiadomo, że to na przykład najostrzejszy sos świata. Większość ludzi, gdyby nabrało tego sosu na czubek wykałaczki i przez sekundę dotknęło języka, to prawdopodobnie przez kilka dni nie mogłoby nic jeść. Pan Demon potrafił zjadać potrawy, które doprawiał takim sosem. Taka na przykład papryczka jalapenos, która jest bardzo ostra, bo zawiera bardzo dużą dawkę kaspaicyny, dla pana Demona to była przekąska. Tak jak ktoś sobie je jabłko, to tak on jadł ostre papryczki. No i to jest niewątpliwie pewna umiejętność, szczególna umiejętność, niecodzienna. Moim zdaniem idealna, żeby na przykład popisywać się przed dziewczętami na imprezach. No, chyba że pan Motyka wolał się przed chłopakami popisywać. No, jego sprawa. No, mamy XXI wiek. Każdy sam decyduje, przed kim się popisuje. No i kiedy dowiedziałem się, że nie żyje, to po pierwsze w duchu zmówiłem wieczne odpoczywanie. Dlaczego? Co prawda nie jestem wyznawcą żadnej konkretnej religii z tych znanych, ale mimo wszystko uważam, że jeżeli umiera człowiek, to wypada powiedzieć cokolwiek w formie modlitwy za jego duszę. A że akurat nie znam innej modlitwy za zmarłych niż wieczne odpoczywanie, to powiedziałem wieczne odpoczywanie. I żałuję, że nie żyje, bo każdy człowiek, kiedy umiera, to umiera kawałek świata, który ze sobą zabiera. Na pewno teraz zostawił pustkę dla swoich przyjaciół, dla swojej rodziny. I chciałbym, poza tym był, że tak powiem, youtuberem, tak jak ja. Co prawda bardziej, dużo bardziej znanym niż ja, ale za to ja mam tak subiektywne poczucie takie, że ja, chociaż niestety nie mogę na rozwój mojego kanału poświęcać tyle czasu, ile bym powinienem, bo mam pracę i normalne życie, to tworzę dużo mądrzejszy content niż pan Motyka. Nawet w tych chwilach, kiedy tworzyłem najgłupszy content na moim kanale, to i tak był on dużo mądrzejszy niż content pana Motyki. Ponieważ powiedzcie mi, po co nagrywać takie filmy, kiedy człowiek torturuje własne ciało, jedząc ostre rzeczy. No po co? Po to, że się chce, to można nagrywać cokolwiek. Oczywiście. Ale jaki jest pożytek z tych filmów dla widza? Żaden. Bo nie są to ani mądre rzeczy, ani nic się widz nie nauczy, bo to, jak wygląda człowiek, który zje coś ostrego, to już każdy powyżej 5 lat wie. Po prostu wartość merytoryczna takich filmów jest bardzo, bardzo niska. I czy po to włączyłem program do nagrywania, żeby najeżdżać na pana Motykę? Nie, bo go nawet nie znałem. I co sobie robił, to sobie robił, jego sprawa, tak? Natomiast chcę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiony i można powiedzieć bardzo negatywnie zaskoczony tym, jak niewiele trzeba zrobić w dzisiejszych czasach na mediach społecznościowych, żeby zaimponować tak zwanej społeczności YouTube'a, Twittera i innych platform. Po prostu wystarczy najeść się ostrych rzeczy i to sfilmować? Naprawdę? Czy społeczność portali społecznościowych już naprawdę intelektualnie tak nisko upadła? Jak tak dalej pójdzie, to aż się boję pomyśleć, czym się będą zajmowali ludzie, którzy będą kolejnymi pokoleniami znanych youtuberów. No, pan
S, imię na S, nazwisko na B, z Wielkiej Brytanii i z Polski, to spec od Minecrafta, wiemy czym się zajmował i z kim, tak? Też był fanem społeczności YouTube'a. Pan z Bytomia, pan S, F, 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 jak fuck. Czy on się inaczej nazywał, ale podaję wam pierwszą literę jego nazwiska. Też wiemy czym się zajmował. Podawał alkohol nieletnim, następnie je łapał za przeproszeniem cycki, a potem na końcu dziewczynę wywalił na mróz. W samym staniku. To on też był bardzo popularnym twórcą. Też miał wielu fanów. I bardzo wielu fanów, jednego pana i drugiego, gdyby usłyszało, co ja mam do powiedzenia, to powiedziałoby: Łukaszu, zamknij się, jesteś nikim. Tutaj pan S albo pan F to są prawdziwi youtuberzy. Oni tworzą wartościowy content. No nie, moi drodzy. Osoby pan S i pan F nie tworzą wartościowego contentu. Tworzą patologię. Niestety w dzisiejszych czasach zasady wytyczne dla społeczności YouTube'a, które podobno są tak, że tak powiem, wyśrubowane, że nie można mówić o przestępstwach, nie można mówić o scenach, które mogą kogoś szokować. Broń Boże, nie można mówić o seksie. I no, wytyczne dla społeczności stworzyły warunki, które, w których wyrośli i pan SB, który molestował nieletnie osoby, dopuszczał się czynów pedofilskich. Oczywiście, jeżeli sąd go za to uzna winnym tego. Natomiast póki co to opowieści tych osób wskazują, że jest to bardzo prawdopodobne. Pan F, który zdobył medal Idioty Roku, ponieważ najpierw, nie wiem czy to wam mówiłem, najpierw zdecydował się na popełnienie przestępstwa, bo jest taką amebą umysłową, że nawet nie wiedział, że to, co robi, jest nielegalne. A podawanie alkoholu nieletnim jest nielegalne i każdy, kto ma inteligencję trochę większą niż surykatka, to powinien o tym wiedzieć. Niestety pan F nie wiedział. Idol widzów YouTube'a nie wiedział o tym, chociaż może on na innej platformie streamował. I zaprosił 14-letnią kobietę, o której nie mogę powiedzieć, że była damą, bo po pierwsze przyjęła do niego zaproszenie, wiedząc o nim pewnie dużo, to już o niej źle świadczy. Po drugie przyszła nachlana, to jeszcze gorzej o niej świadczy. I po drugie wciągała do buzi wszystko, co jej podał. A pan F najpierw ją schlał do nieprzytomności, potem podał jej do wąchania proszek do prania, pewnie mówiąc, że to kokaina. Cały czas ją obrażał wraz ze swoim kolegą. Nie wiem, jak ten kolega miał ksywkę, Spaślak czy coś takiego. Kiedy lasce urwał się film, bo... I ponieważ gdyby byli choć odrobinę mądrzy niż Maciuś z klanu, to by wiedzieli, że to, co robią, jest nielegalne i by tego nie robili. Ale oni nie wiedzieli. I mało, że to robili, to jeszcze sobie to transmitowali. Czyli pamiętajcie, widzowie, jeżeli kiedyś zrobicie coś nielegalnego, to nie zapomnijcie zorganizować z tego live'a i transmitować to do internetu. Najlepiej, żeby parę tysięcy ludzi to zobaczyło, wtedy na pewno nikt was nie wsypie. I na pewno będziecie bezpieczni i to, że zrobiliście coś nielegalnego, na pewno się nie wyda. No i potem panowie, kiedy już doszli do wniosku, laska jest nieprzytomna, ponieważ pewnie nieraz byli schlani, więc w ich baranich łbach zaczęło świtać takie przeświadczenie, że może umrzeć. Więc co zrobili? Wezwali pogotowie. No nie, gdzie tam? Po co? Wywalili ją na zewnątrz, na mróz, w samym staniku, a jej ubranie wyrzucili oknem. Nie wiem, czy przed nią, czy po niej, nieważne. I oczywiście, znowu, gdyby nie byli kompletnymi głąbami, to by wiedzieli, że przecież sami to transmitowali i każdy, potem policja, prokurator, wszyscy, nawet wujek prokurator pana F,
którym się chwalił, dojdzie do tego, że wywalili laskę ze swojego domu, bo to było, kurde, na streamie widoczne. Na szczęście ich sąsiedzi nie byli takimi kretynami jak oni i wezwali policję i pogotowie. Panowie, czując, że postawiono im zarzuty, postanowili uciekać. Uciekać za granicę. No, finansowo było ich na to stać, ponieważ znaczne sumy pieniędzy wyciągnęli od skieszonkowego Sebastianów i Kamili, którzy zamiast sobie kupić cukierki, to wysyłali im donaty. Może i w sumie dobrze, by jeszcze sobie kupili papierosy albo wódkę, wzorując się na swoich idolach. No i oczywiście, jak byli za granicą, ukrywali się. W żyć chędożeni agenci 008 się ukrywali za granicą. I co? I oczywiście też zorganizowali stream, gdzie się pochwalili, że ukrywają się za granicą. Jeszcze jeden z panów, nie wiem niestety, czy F, czy Spaślak, bo tego, na szczęście, tego gówna nie oglądałem, napisał w mediach społecznościowych, że wujek prokurator doradził mu uciekać. Aha! Zważywszy na to, że panowie już pewnie mają postawione zarzuty, to oprócz tego, że nie potrafili nawet się skutecznie ukrywać, bo niby się ukrywali, ale powiedzieli o tym w internecie, to również narobili kłopotów swojemu wujkowi, prokuratorowi, jeżeli ktoś taki w ogóle istnieje, a tego nie jestem pewien, bo być może, że to tylko wynik pracy ich chorej wyobraźni. Bo gdyby rzeczywiście mieli w rodzinie prokuratora i byłby on uczciwym prokuratorem, to by powiedział to, co każdy normalny dorosły. Narobiłeś sobie syfu, masz 18 lat, sam za siebie odpowiadasz, idź i się przyznaj. Ja bym tak powiedział mojemu synowi, gdyby, po pierwsze, gdyby mój syn się w tak kretyński sposób zachował, żeby podawał alkohol nieletnim, a potem zrobił to, co pan F., to już by nie był moim synem, bo bym go na kopach z domu wyprosił. Ja nie jestem taki jak porywczy, jak kamrat Olszański, który twierdził, że jakby, nie powiem co, to by swojego syna zastrzelił, jakby się dowiedział o tym, o czym nie powiem, co to jest, a wy pewnie wiecie. Ja bym go nie zastrzelił, mojego syna, gdybym się dowiedział, że podawał alkohol nieletnim, a potem wyrzucił dziewczynę na mróz w samej bieliźnie. Ja bym go po prostu wyrzucił z domu. Niech sobie żyje, niech cierpi, bo taki kretyn w życiu się tylko z cierpieniem by spotkał. No i oczywiście, kiedy panom się skończyła kasa, to postanowili niepostrzeżenie, w cudzysłowie niepostrzeżenie, wrócić do Polski. Naprawdę, oni się chyba uczyli konspiracji na filmach o Kaczorze Donaldzie. Na siostrzeńcach Kaczora Donalda się chyba uczyli, jak się ukrywać i jak popełniać przestępstwa. Bo dzięki temu, że zamieścili zdjęcia, jak sobie leżą pod palmami z drinkiem, powiedzieli, że uciekli za granicę, to już policja na nich na lotnisku czekała i ich zawinęli. Takich dwóch chuderlawych dziamdziaków w dresikach z bazaru za 30 zł. I bardzo dobrze, proszę, panowie policjanci, proszę ich zamknąć w najgłębszym lochu i klucz wyrzucić. Ale na wszelki wypadek, żeby to nie było okrucieństwo, bo najwyraźniej w ich przypadku kamera zastępuje mózg, to proszę im kamerę do celi wstawić. A najlepiej zamknąć ich w celi ze starą grypserą i wstawić do celi kamerę. I transmitować to, co się tam będzie działo do internetu, na taki portal, który ma takie logo, czarne tło i pomarańczowe litery. Kto jest dorosły, to pewnie wie, o co chodzi. Moi drodzy, to, jaka głupota wylęga się w internecie, to jest coś po prostu nie do uwierzenia. I bardzo, bardzo się martwię tym. Dlaczego? Bo oczywiście każdy swoje życie układa tak, jak chce. Jeżeli ktoś chce je sobie zmarnować, popełniając przestępstwa, żeby móc to transmitować na wizji, jego sprawa, ja mu nie zabraniam. Jeżeli ktoś, tak jak pan SB z Wielkiej Brytanii, Angol,
brytyjski dżentelmen w cudzysłowie chce skończyć w więzieniu, bo nie mógł utrzymać wacka w spodniach i się dobierał do nieletnich. Jego sprawa, to własne życie sobie zmarnował. Natomiast co do mojej rodziny, bo tak jak wspominałem, każdy ma rodzinę, ja mam też. Oczywiście dbam o osoby z mojej rodziny, wszystkie, a w szczególności o młodsze. I staram się je im pokazywać, jak świat wygląda i uczyć ich, jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach. I jestem pewny, że te osoby nie będą popełniały takich błędów. Ponieważ właśnie dlatego, że dzieci trzeba przygotowywać do życia w takim zjebanym świecie, w jakim my obecnie żyjemy. I tutaj w tym momencie, gdyby ktoś miał pretensje, że powiedziałem brzydki wyraz, to może taka osoba niestety co najwyżej ze wstrętem odwrócić wzrok. Ja przypominam, że mogę powiedzieć tak samo jak kamrad Olszański, że jestem człowiekiem prostym, bardzo źle wychowanym i wyjątkowo trudnym we współżyciu. Cały ja! No i martwię się, moi drodzy, bo najwyraźniej nasze społeczeństwo zamienia się w społeczeństwo kretynów. A ja mam już 50 lat. W styczniu skończę 50. 22 stycznia. To nie jest mało, a ja bym nawet powiedział, że to jest bardzo dużo. I wierzcie mi, że w tym wieku psychicznie się czuję, że już się ma bliżej do grobu. Każdego dnia żal, bo każdy dzień jest już niepowtarzalny. I kiedy będę już bardzo stary, jeżeli dożyję tego wieku, to będę musiał żyć w kraju, w którym tacy idioci rządzą. I bardzo mi się to nie podoba. Bo jak tak dalej pójdzie, to może jakiś kretyn z kamerą mnie zabije na ulicy, jak będę starszym człowiekiem. Bo będzie chciał sobie to transmitować na wizji. Natomiast na razie, póki co, to myślę, że mnie by nie dał rady zabić. Jeszcze. Nie uważam się za osobę, która umie się, że tak powiem, znać na samoobronie. Nie mam również jakiejś kondycji, wręcz przeciwnie, ale moi drodzy, żyjemy w XXI wieku. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby nosić i używać gaz pieprzowy. Jest to bardzo skuteczne narzędzie obrony i bardzo bezpieczne, bo gazem nie wyrządzę szkody innemu człowiekowi. Ale go tak skutecznie zastopuję, że odechce mu się wygłupów. Oczywiście, kiedy mówię o gazie, mam tu na myśli gaz skuteczny. Takie taniocha dla biedoty za 30 zł, oczywiście, że nie zda egzaminu, bo na przykład nie zadziała na osoby pod wpływem alkoholu. Natomiast naprawdę dobry gaz pieprzowy, który nawet niedźwiedzia powali, kosztuje dużo, dużo więcej, 180 zł za puszkę. Ale, czy pojemnik, bo to chyba nie jest puszka, ale jest to gaz firmy Green Lab. Polecam każdemu, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że na bezpieczeństwie nie ma sensu oszczędzać. I tyle. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Natomiast co do pana Łukasza Motyki, pseudonim Demon, że szkoda go, że umarł, tak jak każdego człowieka szkoda. Nie wiem, czy to prawda, ale przeczytałem, że podobno miał walczyć w kolejnym Fame MMA. Ja przypomnę, Fame MMA to nie jest zawodowa liga MMA. To jest liga freak fighterów. Freak, czyli co to znaczy? Profesjonalny zawodnik? Nie. Freak to znaczy dziwak. Więc dziwaki się biją ku uciesze tłumu. To właśnie jest Fame MMA. Przynajmniej tłumacząc nazwy. Bo co do tych ludzi, którzy tam występują, to są oczywiście bardzo inteligentni, bardzo na poziomie profesjonalni sportowcy, którzy godni są najwyższego szacunku. A królem wszystkich profesjonalnych mistrzów sportów walki i wzorów do naśladownictwa dla młodzieży jest oczywiście pan Najman. Tak. Natomiast gdyby tłumaczyć nazwę Freak Fighterzy, to można by dojść do wniosku, że to jakieś cudaki, które się biją ku uciesze gawiedzi. Co oczywiście jest nieprawdą, dlatego może by zmienić nazwę tej federacji na przykład
Young Einstein's Fighting. Albo na przykład walki superbohaterów. No, chciałem powiedzieć supermenów, ale nie, bo przecież kobiety też tam walczą. Ostatnio ruska murzynka się tłukła z białą Polką na konferencji. No bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja, gdyby nie to, że nie chcę dawać zarabiać ludziom, których nie szanuję, to bym obejrzał ich walkę. Tylko nie tak, że tam się tłuką na konferencji prasowej, tylko na takim basenie wypełnionym kisielem. Bardzo chętnie bym to zobaczył, naprawdę. Nawet mogę zapłacić. Natomiast pan Demon, no szkoda, że umarł, bo miał jakiś tam plan na życie, mógł się tym życiem cieszyć. Był wartościową osobą na pewno dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół. I ci ludzie teraz cierpią po jego stracie i im współczuję. Jeżeli jakimś cudem to obejrzą, to przyjmijcie proszę moje kondolencje z powodu jego śmierci. Natomiast filmy, które tworzył, były bardzo popularne. A dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy je oglądali, pewnie byli bardzo młodzi i chcieli zobaczyć, czy się na przykład, nie wiem, pożyga po tym ostrym, albo dostanie rozwolnienia, albo dostanie zawału. Po prostu czekali, aż się coś stanie, a on miał talent do takich rzeczy, więc nic, za każdym razem, prawda, no ciężko to przechodził, sądząc po filmach, ale nic mu się nie stało. No aż do czasu, bo w końcu w wieku 42 lat umrzeć nagle, to trzeba, no to coś się musiało stać. Patrząc na to zdjęcie, na posiłek, który stoi przed panem Demonem, no to jak widzę, zdrowa dieta, dietetyczna, bardzo mało kalorii. Oczywiście mało tłuszczów też. Samo zdrowie. Na przykład eksperci, wielu ludzi sądzi, że takie teorie istnieje, że wykończyła go jego kolejny challenge i ostre potrawy. No nie. Ponieważ tolerancja na kaspajcynę zwiększa się wraz z praktyką. I pan Demon prawdopodobnie tyle ostrych rzeczy w życiu zjadł, że wyćwiczył w sobie tolerancję na to. To naprawdę można wyćwiczyć. I to go nie zabiło. Wręcz przeciwnie, moi drodzy. Naukowcy udowodnili, że spożywanie ostrych potraw redukuje masę ciała, przyspiesza metabolizm, spala cukier we krwi. I to są te pozytywy. Natomiast negatywne skutki są takie, że ostre potrawy gwałtownie i szybko podnoszą ciśnienie. Jak się najecie na przykład papryczek jalapenos albo najostrzejszego sosu świata, to wasze ciśnienie w przeciągu kilku minut wywali po prostu prawie w kosmos i potem spadnie. I taka huśtawka, niestety myślę, chociaż nie jestem lekarzem, ale tak sobie wyobrażam, że nie jest zdrowa dla serca ani dla układu krwionośnego. A akurat, jak wiecie co, od 3 lat miałem okazję się nauczyć o chorobach serca bardzo, bardzo dużo, bo o mało nie umarłem na serce. No i pan Demon, no wiecie, starał się zbudować sobie jakąś markę, jakiś content tworzyć. Pewnie myślał, żeby żyć z YouTube'a. I tak naprawdę poświęcił się, torturując własne ciało, bo nikt mi nie powie, że wpieprzanie najostrzejszego sosu świata jest przyjemne, bo nie jest. Poświęcił się, żeby zapewnić rozrywkę społeczności, portali społecznościowych. I to moim zdaniem była, panie, przepraszam, panie demonie, jeżeli pan mnie słucha gdzieś z nieba, to nie była to dobra decyzja, bo każdy człowiek, w tym również pan Demon, był niepowtarzalny, był indywidualny i zasługiwał, przepraszam, gardło mi wysiada, i zasługiwał na to, żeby w życiu robić coś więcej niż stanowić rozrywkę dla półmózgów. Bo ludzi, którzy oglądają takie filmy po to, żeby zobaczyć, czy youtuber się zżyga, czy się zesra, czy straci przytomność, ludzi, którzy oglądali pana F albo pana SB, brytyjskiego dżentelmena, który dopuszczał się czynów pedofilskich, to są półmózgi po prostu. I takie czasami sam nie wierzę, że to mówię,
ale czasami, jak patrzę, jakie filmy cieszą się popularnością na YouTubie, to myślę, że Kaczyński miał rację, kiedy mówił o Polakach gorszego sortu. Najlepszym przykładem to, że złe i patologiczne treści na YouTubie sprzedają się najlepiej, jest mój własny kanał. Kiedy kręciłem serię Kwiecień Plecień, to popularność i suby leciały w górę. Ludzie, jak mnie spotkali na ulicy, to chcieli sobie zrobić ze mną zdjęcie. Teraz, jak mnie spotkają, to tylko pytają, czy ktoś mnie podał do sądu. Nie, moi drodzy. Nikt mnie nie podał do sądu, ale ja, w przeciwieństwie do bałwanów typu pan F albo pan SB, jestem zdolny do autoewaluacji, to znaczy oceny własnych działań i wyciągnięcia z tego konsekwencji. Doszedłem do wniosku, że to, co wtedy robiłem, było złe i niegodne. Natomiast na koniec tego filmu, który już się robi przydługi, chciałem powiedzieć: wieczne odpoczywanie, panie Motyka. Bardzo szkoda, że pan nie żyje, bo myślę, oglądając pana filmy i przede wszystkim to, że był pan w stanie zmusić swój organizm do przyswajania tak ostrych potraw, myślę, że był pan człowiekiem na pewno o silnej woli i myślę, jestem pewien, że stać pana było na dużo, dużo więcej niż filmy, które pan nagrywał. I myślę, że gdyby żył pan dłużej, to na pewno by pan pokazał te najlepsze możliwości swojej osobowości. No. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.